Wejście do jaskini jest 830 metrów nad poziomem morza. Jaskinię Ledenika odkryto na początku XX wieku, a turystom udostępniono w 1961 roku. Jaskinia ma 300 metrów długości i wyróżniono w niej 10 oddzielnych sal. Najwyższa z nich ma sklepienie na wysokości 15 metrów. Powstawanie bogatej szaty naciekowej sięga epoki pliocenu. Wewnątrz jaskini utrzymuje się stała temperatura około 8 stopni, a wilgotność względna wynosi 92%. Natomiast w jej pierwszej części zimą temperatura spada nawet do minus 15 stopni i wówczas tworzą się ogromne lodowe sople. W opuszczeniu jaskini jedziemy do skansenu Etyr, znajdującego się niedaleko miasta Gabrowo. Miasto to leży w geograficznym środku Bułgarii. Skansen prezentuje życie mieszkańców dawnej wsi bułgarskiej. Naprawa dachu krytego łupkiem. Oprócz budynków są tu wciąż działające warsztaty, w których ludowi artyści wytwarzają wyroby przeznaczone na sprzedaż. Wieża zegarowa. Stare sanie, wozy i bryczki. Na 7 hektarach jest tu kilkadziesiąt różnego rodzaju domostw, sklepów i wciąż działających rzemieślniczych warsztatów. Niewielka wiejska cerkiew. Wszystkie mechaniczne urządzenia napędzane są energią wodną pozyskiwaną z miejscowego strumienia. Młyn wodny, tartak,
wszystkie dachy są kryte łupkiem.